się zbiera publiczność, żeby też coś skapnęło. No sorry, są tylko dwa schabowe. Ciężko się będzie podzielić. I już jestem, zaledwie 3 godziny jazdy Lexusem od Warszawy, 15 km od Poznania, piękna miejscowość Puszczykowo, a tutaj hotelarnia. Miejsce, które polecała na swoich kuchennych rewolucjach Magda Gessler. Tu chwaliła kotlety zrobione z dwóch miec. Kotlety niebanalne, ponieważ łączą schabowe i karkówkę. Ja nie wiem, czy one są dobre, nie wiem, jak smakują. Chętnie o tym się dowiem. To, co tu widzicie, to zupełny spontan. Założę teraz moją bluzę kucharską, bo może w niej mnie z kuchni nie wyrzucą. I już się przebrałem, od razu lepiej w mojej bluzie kucharskiej. Jestem w wyjątkowym miejscu, jak wam wspominałem, a jest ze mną też ktoś wyjątkowy, bo jest to szef Marcin. Marcinie, gdzie jesteś? Witam. Witam, witam. Marcin, już do ciebie przechodzę. Powiedz mi, co będziemy tutaj takiego wyjątkowego robić? Będziemy łączyć kartkówkę ze schabem. Tutaj mamy mięsko. Tak. Każdy z nas będzie mógł klepnąć. Była u nas pani Madzia. Właśnie, jak to było z panią Magdą? Opowiedz mi. Co ona tu zrobiła? Jak tu trafiła tego Puszczykowa? Przez jakąś reklamę, przez coś ciężko. Na pewno jakąś taką pocztą pantoflową, bo to najlepsza poczta na świecie. Tak. No i tak przyjechała i tak się zapoznaliśmy z panią Madzią i... Fajna osoba. Fajna, miła, sympatyczna. Właśnie jestem tak ciekaw, czy pani Magda rzeczywiście dobrze ten schabowy oceniła. Czy on taki jest dobry, że na całą Polskę powiedział, że to najlepszy schabowy w ogóle w Polsce? No to trzeba zobaczyć. Słuchaj. Będziemy klepać i... No właśnie, będziemy klepać i będziemy o tym rozmawiać. Nie ma problemu. Bierzemy się za robotę. Powiedz mi, co jest za kombinacja mięs? Jest połączenie schabu z karkówką. Schab i karkówka. Czyli mięso bardzo chude, no bo schab tak, nie jest tłustym mięsem. Tak, chude i karkówka, jak patrząc w bazie karkówkę można używać na grilla. Można. A my połączyliśmy karkówkę do schabowego, żeby to zrobić ładny kotlet. Nie jest to takie zwyczajne, ponieważ jak mówisz, normalnie to na grilla używamy, używamy karkówki, ale powiedz mi, skąd pomysł, żeby to połączyć? No pomysł tak wyszedł, tak wiesz, tak o, tak od razu, tak wiesz, tak jak ci powiedzieć. Po prostu pani Magda powiedziała, zróbcie najlepszego schabowego w tym kraju. No i, tak i powstał. Dobrze, jak te mięsa połączyć, żeby one się podczas krojenia, gdy danie będzie gotowe, nie rozdzielały się? Trzeba klepnąć najpierw jeden rodzaj mięsa, odłożyć na bok, klepnąć drugi rodzaj mięsa i połączyć jedno w drugie. To klepmy. Czyli jak w domu, przez folię spożywczą. Żeby nic nie ochlapać, nic nie pobrudzić. Szef, czy jeszcze? Może być. Może być. To mamy już karkówkę uwitą. O, cieniusieńka karkóweczka. Delikatnie, żeby się nie rozpadła. Na deskę i teraz schabik. Piękny schabik. No, te schabowe to na całą patelnię będą. To zobacz. Dobrze? Dobrze, teraz połączymy drugie mięso. Teraz połączymy oba mięsa. O. W ogóle ja uwielbiam gotować na świeżym powietrzu, bo to jest niesamowita atmosfera, zupełnie co innego niż w kuchni. Jak kładziemy? Czy na środek? Na środek i to wklepnąć. I teraz to wklepać. Już widzę, gdzie nie ubiłem dokładnie. Zaraz dobijemy to. Jak mocno tę karkówkę wbijać w schab? No i teraz można przerzucić na drugą stronę, z drugiej strony, które puknąć i... Tak przerzucić? No śmiało. Tak przerzucić, okej. Okay. I z drugiej strony naklepać. To mamy schabowe już ubite, dwa wielkie schabowe, połączone dwa rodzaje mięsa, czyli karkówka i schab. One połączyły się niesamowicie, ponieważ wyglądają tak, jakby były jednym schabowym. No tak, jakby się... jak patrzy, to tak przebijają gdzieś niegdzie tak. Kawałki mięsa. Mam nadzieję, że to będzie ten sukces, czyli to będzie tajemnica, żeby one się nie rozdwoiły podczas krojenia. No nie, jak dobrze tam... Dobrze rozbite, to nie będą. No. Czy co dalej? Bierzemy sól. Podstawowe przyprawy, czyli to, tak, co w kuchni. Sól, pieprz, sól, używamy mam morską. No zawsze świeżo mielona sól czy pieprz jest dużo bardziej aromatyczna i lepsza. Teraz? Weźmiemy, rozłożymy sobie mięso do panierki, także tu mamy jaja, tu mamy mąkę. Czyli jajo, mąkę, bułka. Z tego odcinka, co właśnie była tu Magda, że pokazywała waszą bułkę, że ta bułka jest naturalna, że ona jest po prostu jest jak pył. Jest jak pył, zobaczcie. Przez ma magówkę zjechana. Czy sami ją mielicie? Tak. Jest delikatna. Na takie kotlety dwa, mamy tu ile jajek? Pięć? Tutaj chyba jest na 5 rozbite. No, 5 jaj, 2 wielkie kotlety dla dwóch wielkich facetów. Zaraz się będą smażyć. Jaka jest technika najlepsza?
No ale psa. Mące. Mące. Zaś do jajka, prawa, lewa. Mąka pszenna. Tak. I zaś... bułkę. Panioryjemy tylko raz. Opta co raz, no bo wiadomo, są knajpy, co oszukują, nie? No tak, że jest więcej panierki niż mięsa. Właśnie. Potem ta panierka też lubi odchodzić od mięsa i panierka oddzielnie, a mięso zupełnie oddzielnie. I już się na drugą stronę przenieśliśmy stołu, bo tu mamy stanowisko do smażenia. Ale jak smażymy? Tu mamy troszkę oleju. Czyli zawsze olej? Zawsze jest olej. Rzepakowy, słonecznikowy? Rzepakowy. I rozgrzejemy patelnię, wlejemy trochę oleju i wrzucimy na schabowy, podłożymy smalusek i to będzie się ma ładnie. Dobrze, ale tu mamy jakieś dwa pojemniki. Czy dwa razy smalec? Jeden smalec jest tradycyjny smalec ze świnki, tak zwany. A tu jest połączenie świnka z kaczuszką. Świnka z kaczuszką, czyli kaczka to już w ogóle jest smalec tłuszka, czyli jest najlepszym, najbardziej taki ekskluzywnym smalcem. Zgadza się. Ale tu jeszcze jest czosnek chyba. Tak, tak. Bardzo dobre. Bardzo dobre, bardzo dobre. I smażycie też na kaczym? Nie, to podajemy na bufety. Jak są bufety zimne... Czyli w formie jak smalec, ogórek kiszony, grzanka albo chlebek świeży, wiejski najlepiej. Okej. Żeby gość miał takie dwa inne... Ale często pytają się, co to jest? Co się pytają, no? Bo to inny smak. Inny smak, no. Bardzo dobry. Jeszcze ten czosnek tak fajnie podkręca całość. No, coś zawsze trzeba tych gości zaskoczyć, nie? Coś innego zaskoczyć. Nie, ale to bardzo fajne połączenie. Tak myślę teraz, że jak zawsze smażę domu schabowe, to całe moje mieszkanie schabowym potem pachnie, a to nie ma tego ryzyka, że będzie wszystko śmierdziało schabowym, tylko natura. Tu mamy te nasze dwa piękne schabowe. Zobaczcie, naprawdę są olbrzymie. Jeden na jedno smażenie, drugi na drugie smażenie. Mogę to postawić na razie? Mogę postawić. A ty jak szukasz pomysłów na dania, jak często zmieniacie kartę w kuchni? Karta są, niektóre zdania są na stałe, bo wiadomo, pasują do tego miejsca i muszą być stałe, na przykład kaczka, gęsina. No ja widziałem tam na wejściu, jak się wchodzi, jest mnóstwo nagród, które tutaj wasza kuchnia zdobyła. I te dania muszą zostać, tylko zaś wymieniamy takie dania jakby sałatka, zupa, staramy się patrzeć na sezon, jaki jest, nie? Czyli sezonowo? Sezonowo. I oprócz tego robimy takie wkładki. Co jakiś czas jest jakaś wkładka albo tablica, coś wrzucamy, żeby tych gości w jakiś sposób zainteresować i przyciągnąć, nie? Mamy olej, który już mamy olej, który tam zdobył jakąś temperaturę. Tak, rozgrzany jest. I można teraz podłożyć, a można wrzucić i podłożyć, ale podłożymy teraz. Nie mam nawet skwarki, czyli za mocno też nie bierzemy. Zobaczcie, jak to wygląda. Z góry smalec, a na dole mnóstwo skwarek, które są chyba najsmaczniejsze w ogóle w tym całym smalcu. Czekajmy chwilę. Tu już pachnie po prostu. Zaczyna mi silna ciec, bo tu już pachnie niesamowicie. Czyli nie czekamy, aż smalec się rozpuści do końca. Nie, już tutaj połączył się. Tak, połączył się. I kładziemy. No i teraz musimy czekać, aż się nam usmażą te schabowe. Bąbelki wychodzą, także coś już się dzieje. Czy jednak chodzi o to, żeby te bąbelki było widać? Tak, tak. No, patania do nas przemówiła właśnie. Trzeba mówić, zaraz kwierczeć. Więc to jest znak, jak długo smażymy, tak żeby nie był surowy. Bo jednak mamy dwa mięsa, więc już jest grubszy niż normalny ze schabu. Ale za gruby nie jest, bo dosyć zostało cienko zbyt, tak, nie? Tak, to prawda. To prawda. No. I staramy się tak, żeby był taki... Złoty kolor w stronę tak bardzo ciemnego, bo... W kolor bursztynu. O właśnie, no można tak nazwać i... A teraz właśnie po tym programie Magdy Gessler macie dużo więcej osób, które przychodzą i właśnie pytają się o te schabowe wasze? No zainteresowanie jest, no nie powiem, że nie. Był weekend, że bardzo dużo schabowych poszło. Jakby nie poszło jakąś reklamę. Nam zrobiła pani Magda Gessler, nie? Także... No dobrą reklamę, bo nawet nie wymawiając nazwy hotelu, i tak ludzie odnaleźli to miejsce. Tak? Bo jak dobry smak i dobre fluidy, to zawsze ludzie znajdą i przyjadą. No też znalazłem i przyjechałem. I na drugą stronę. I na drugą stronę. Pięknie złoty, bursztynowy miejscami. Tak. Ślinka sama cieknie.
No, po prostu. Ale ten kotlet będzie tak bardzo soczysty. Tak, my już ściągamy właśnie tego schaboszczaka naszego. Połączenie dwóch mięs. Więc zaszedł moment, aby pójść i spróbować, czy rzeczywiście one są tak dobre, jak mówi Magda Gester. Idziemy jeść? Idziemy jeść. I już jesteśmy. Piękne okoliczności przyrody. Szef kuchni, Marcin i ja. A przed nami dwa wielkie schabowe. Ja już nie mogę doczekać. Czyli jeszcze raz, co mamy na tej desce, bo to nie talerz, tylko deska piękna z drzewa. Co tu mamy? No schabowe, połączenie dwóch rodzajów mięsa. Karkówkę i schabu. Schab karkówka smażony na oleju i smalcu wieprzowym. Sól gruboziarnista, którą tutaj używacie. Tak. Mizeria. Czyli połączenie śmietany i ogórka świeżego. Jasne. No i ja patrzę, tutaj jest ziemniaczki. To co, zaczynamy jeść? Zaczynamy jeść. Ja się nie mogę doczekać naprawdę tego smaku. Mówiliśmy, że takie jedzenie jak umamy, mi się wydaje, że lepsze niż umamy, że umamy, nie wiem, czy tak dobrego, słabowego zjemy. Przede wszystkim delikatny, chrupki, soczysty. Panierka jest chrupiąca, to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. Nie jest suchy. Połączenie tych dwóch mięs i naprawdę te mięsa są tak... Jak przykroić, to nawet widać, nie? Tak, ale o, co jest wspaniałe, że one są tak połączone wspólnie razem, że się nawet nie rozwarstwiają. Że jest jeden kawałek tak naprawdę mięsa. No bo kładziesz jedno na drugie i wklepujesz, nie? Żałujcie, że tego teraz nie czujecie, co ja czuję w buzi. Te eksplozje smaku, ten aromat. No i to jest chyba najlepszy schabowy, jaki jadłem w życiu. No kurczę, Magda Gessel się nie pomyliła. Rzeczywiście przywiodła mnie do miejsca, gdzie no ten schabowy jest fenomenalny. Na pewno nigdzie w Polsce tego schabowego nie kupimy, nie zjemy, tylko tutaj u was w Puszczykowie. Jasne, zapraszamy, nie? Jasne. Marcin, ja chciałem ci podziękować serdecznie, że czas znalazłeś, że wspólnie coś pogotowaliśmy, że pokazałeś mi, naszym widzom, jak to właśnie można zrobić dobrego schabowego. No już mi bardzo miło, widzonarzy i wiesz. Ja tu oceniasz, co robimy. No, oceniam bardzo dobrze, bardzo wysoko, bo rzeczywiście to jest przepyszne. Ja jeszcze raz ci dziękuję serdecznie. Na pewno będę tu do was zaglądał, jak tylko będę w okolicach Poznania, no bo jest po co zaglądać. I powiem ci tak, no już dłużej tej rozmowy nie chcę przeciągać, bo chciałbym tego schabowego całego zjeść. Dziękuję ci bardzo. Również. I smacznego życzę. Dzięki. Uff, co to było za gotowanie, co to był za obiad? Rzeczywiście, pani Madziu, dziękuję za zdradzenie miejsca, gdzie są bardzo dobre schabowe z dwóch rodzajów mięsa. To była niesamowita podróż kulinarna. Dziękuję bardzo hotelarni, że po prostu zgodzili się, żebym tu nagrał swojego vloga i że bez problemu pokazali mi swoje tajemnice. Nam pokazali swoje tajemnice, jak gotują i jak się robi najlepsze polskie schabowe. Moi drodzy, na dziś to już wszystko z tej pięknej miejscowości, jaką jest Puszczykowo. Pozdrawiam was serdecznie, a przede wszystkim, jeżeli to wam się podobało, dajcie łapki w górę i napiszcie w komentarzach swoje przepisy na idealne schabowe. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.